Siemano Ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w kolejnym odcinku FIFA Ultimate Team e, Tak jak zapowiadałem wczoraj, mamy dzisiaj sobotni poranek, a ja mam dla was wyzwanie W momencie kiedy ten film łapie 500 łapek w górę, czyli mam nadzieję dzisiaj e, Wrzucam wam pierwszy odcinek takiej mini serii, która się znajduje jakby w, e, w tej serii, w Ultimate Team Czyli typowe składy, edycja VPL tym razem, e, następne jakoś tam przyjdą z czasem BPL tym razem, no nieważne ale, e, czyli gdzie będę wam prezentował takie najbardziej typowe składy naszych przeciwników, wasze składy, jakieś takie najbardziej typowe składy, które występują w sezonach e, i będę nimi grał, próbował nie wiem, testował Benteke i tak dalej, także myślę, że warto, no i mówię to jakby się stanie, jak tutaj pod tym filmem będzie 500 łapek w górę e, no i, i jutro zrobimy coś podobnego, tylko że z otwieraniem paczek, także e, to by było na tyle, z takich nie ogłoszę, nie przychodzimy do odcinka, po strzaniu gola ktoś zawalił tego Kiko glitcha, no i tak jakby nawet nie musiałem robić cięcia, bo strzelił właściwie od razu, no tam nie wiem w sumie co mój bramkesz robił, ale... No, wypadł z bramki, ale no eto, strzela bramkę na 2 do 1 i oczywiście musiałem zrobić kalma, kalma, no jak ktoś strzela Mikiko w glicza, to sorry, ale hamuwa musi być, po czym oczywiście oglądamy powtórkę, bo inaczej być nie może. Na hamstwo odpowiadamy hamstwem, nie będzie mi się żaden prostak nie wiem, robił Miki w gliczy, robił kalmy, kalmy i tak dalej, no bo sorry, no bo dostanie to samo. Szczególnie kiedy tutaj tak zajebisty dribbling wykonuje Kevin De Bruyne, zajebiste to naprawdę było, wow, Kevin, jesteś taki fajny, znaczy tam masz takie sexy blond włosy. Nie wiem no, ale e, naprawdę tam chyba z trzech czy czterech piłkarzy dookoła niego, a pomimo faktu on ich wszystkich przedryblował. Tu wam pokazuję akcję prawie od samego początku, dlatego, że tak fajna sekwencja podań tutaj się zrobiła. Tam Erman wyszedł od samej linii obrony właściwie. Następnie on tutaj przytrzymał chwileczkę piłkę, poczekał na De Bruyne i de Kevin De Bruyne z przewrotką nożyco w oleja zdobywa bramkę e, w 72 minucie. Zajebisty gol, naprawdę mi się strasznie podoba. W sensie jest taki Standardowy. Ładna sekwencja podań i zajebiste wykończenie, do tego dosyć z bliska, także naprawdę fajnie. Koleś odłożył, upada w tym momencie, więc ja strzeliłem jeszcze jednego gola w 90 minucie. Yy, matem? Matem się chyba nazywa mat Jervis. Yy, no nieważne, ale 5 do 1 i. Luźna wygrana, no koleś, koleś się chyba nie opłacało robić tego kick-off glitcha no to raczej bym nie powiedział. Wchodzimy w kolejny mecz, tym razem składem portugalsko-kolumbijsko-hiszpańskim, nie wiem jak to powiedzieć, no ale wiecie, Eder Martinez, i ko kopię BPL. 4411, no ale kurde, Inform Eto, Runey, Santi Cazorla, Inform Terry, upgradowany Suarez. Nie żeby większość tych graczy była dobra, bo dobre jest tylko Inform Eto i e, Suarez, z tych co wymieniłem, no ale wymieniony właśnie Suarez zdobywa bramkę. E, naprawdę drogi w cholerę ten skład był, e, ale no wiecie, mój skład kosztuje 15k, a jednak ma naprawdę lepszy. Lepszych graczy. Tu widzicie ta cieszynka Martineza, mózg rozjebany. Tak mi to się przypomniało, e, że ten taki gest odchodzących rąk od głowy. Nie wiem, taki, taki żarcik śmieszny bardzo. Eder tutaj wykonuje berba spin, no i z zewnętrznej części bucioszka, pamięcioszka, zdobywa bramkę. E, on ma warkoczyk w ogóle, znaczy warkoczyki takie ma na głowie. Ja myślałem, że on ma takie takie włosy czarne po prostu. No nieważne, jest czarny, to jest czarny, nie będę mu tego wypominał dopóki dobrze gra. No i inny nasz czarny piłkarz Warela zdobywa bramkę z Voleja e, w 33 minucie. E, tam Eder też jakieś wiksy odwalne, kurwiałe węgorze razem. Wrzutka Eto, no główka jak to Eto, Eto na 3 do 2 i to też dosłownie parę minut później, wiecie, taka akcja na zasadzie jakiś nieudane kickoff, glitch, ja to wybiłem, e, podanie i tak dalej. No i chwilę później Eder wychodzi, zajebista obrona jego bramkarza, tej główki Edera. E, piłka wychodzi na rzut rożny, ja gram na defensywnym, co widać, Martinez w polu karnym się odnajduje. Wpakowuje piłkę do siatki, tam stał Santi zdano, i uznano, że to on strzelił bramkę samobójczą. No cóż, można i tak. Tutaj Martinez wychodzi na czystą pozycję, jest odepchnięty i mu się nie udaje zdobyć bramki. I znowu nie muszę robić cięcia. Hm więc ciekawe co się stanie. Santi Cazorla wykonuje zajebiste badanie do Suareza. Eee, mój bramkarz wychodzi Suarez coś tam robi no i ominął bramkarza zdobywa bramkę eee, w 76 minucie właśnie Luis Suarez wykonuje gangam style gangam 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 -gang -gang. eee, no. To było głupie. A i wygrywam ostatnio 4 do 3. Także powtórzę jeszcze raz. 500 popy w górę. Kolejny odcinek. Znaczy kolejny odcinek. Typowa, bi, typowa, typowe składy BPL. Już jutro. Już dzisiaj właściwie jak to dzisiaj zrobicie. Dzięki Wam wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pozdro się z 800. Yo!